Cześć, witam Was. Mamy 5 czerwca, a nie, przepraszam, 4 czerwca. Taka aktualizacja z ogródka. Sprawa wygląda tak, że pogoda u mnie działa zero-jedynkowo. Albo się bardzo mocno grzeje, lampa taka, że nie idzie wytrzymać na słońcu. No albo jest zupełnie na odwrót, jest pochmurno, chłodno, albo tak jak teraz troszkę parno się zaczyna robić i leje deszcz. Wszystko jest pięknie dosłownie podlane, bo lało fest. Trzeba pozbierać jajka od przepiórek. Tutaj trochę wczoraj wybrałem obornika, przesiałem go przez sito dla sąsiada do jego pomidorków. No a u mnie gąszcz wymaga lekkich tam już przeplewienia. Tutaj muszę wjechać, bo grzodkiewka w tym miejscu zupełnie się nie udała. Od razu wybiła w kwiaty. Rękawiczka i heja, powyrywam to wszystko. Przeplewię małymi tymi, małą motyczką. Przehakam. Mniej więcej zrobię tak jak tutaj, żeby odsłonić tylko te rośliny, które są mi potrzebne. Tutaj sporadycznie ziemniaczek, pomidor rośnie. Rośnie też ten szpinak nowozelandzki, który tak naprawdę nie jest szpinakiem. Jest jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma kępka. Może coś z tego będzie. W to wszystko jeszcze sadziłem cukinię, żeby sobie siedziała. Zaraz może pójdę nad Widawę posiedzieć trochę nad wodą, a przy okazji może uda się złapać jakiegoś karasia do oczka. No mówię, no tutaj wymaga to, no grzybki rosną. Tam są grzybki, tu są kwiatki, lubin ładnie zaczyna kwitnąć. Miałem go przesadzić tam nad oczko, ale został tutaj. Niech sobie rośnie. Tu jakieś grzybki, psiaki rosną. I ogólnie bałagan, przerwę to. Wykarczuję co trzeba i zrobię tu porządek. O, widzę, tutaj mrówki działają z mszycą, więc jest dobrze. Zaraz będzie więcej mszycy, tak jak lubię. Jeszcze się nie zrobiło bardzo gęsto na ogródku, ale już powoli się do tego wszystko zbliża. W tym kierunku to idzie. Myślę, że jeszcze miesiąc. Natomiast co chciałbym pokazać? Ano, chciałbym pokazać, że na Dzień Dziecka w szklarni, tutaj, może nie tutaj, źle powiedziałem, w tej drugiej, pojawiły się pomidorki. Chyba, że tutaj też już jakieś, chociaż nie, no nie widzę tutaj. Tutaj dalej są kwiatki. Tu jednak jest mniej słoneczka. Bzyczą sobie robaczki. Wlazłem w pająka, ale coś chciałem tutaj jeszcze zerknąć. Papryka wystrzeliła. Całkiem. No cały czas linia kroplująca co 12 godzin się w tej chwili uruchamia. Podaje tam troszeczkę tej wody. Głównie chodzi o to, żeby utrzymać wilgoć w tych miejscach, gdzie wysiała się mi, gdzie rozsypałem i zaczęła wschodzić bazylia. A tak rzuciłem, niech sobie tutaj też rośnie. Słonecznik sam się wysiał i zostawiłem. Zobaczymy. No, on dużo żre z ziemi wszystkiego, więc prawdopodobnie za bardzo się tam nie uda. No ale nawet jeśli, to fajnie, że sobie rośnie. Tutaj plewiłem. Tydzień temu przestałem ze względu na rozciętego palucha. I tak zostało to sobie tutaj. Ale widzę, że trzeba przyjść koniecznie i ogarnąć to. Tu w tych skrzynkach fasola tak se, bym powiedział. Za to cukinie chyba najładniejsze ze wszystkich, jakie mam na ogrodzie. Momentalnie się zagęściły, zaczęły rosnąć, a wcale tutaj jakiejś rewelacji nie mają, dlatego że tu jest dosyć sucho i mimo że teraz ostatnio pojawiły się te deszcze, to jednak na początku sporo się przesuszyły i no, miały słabo, no nie oszukujmy się, miały słabo, jeśli chodzi o ilość wody. Groszek, no wreszcie się zaczął pojawiać, bo dzieci się nie mogą doczekać. Myślę, że lada chwila pojawią się strączki takie już do zrywania, bo widać, że pozawiązywały się, zaczęły rosnąć, a wiadomo, że groszek to chwila, moment i będzie. Oby go było dużo, bo mamy sporo chętnych na ten groszek, bym powiedział, na ogrodzie. Tutaj wszystko wczoraj tak przyciskałem, bo wydawało mi się, że grzmi coś w oddali, ale prawdopodobnie to po prostu leciał jakiś odrzutowiec, śmigłowiec, czy szlak wie co i hałasowało. Przez to taki odgłos był, jakby miało tam, no co najmniej się wydarzyć, jakaś straszna burza i tak dalej. Rybki pływają w oczku, wody pełno. Oj, trzeba znowu wyjąć system uzupełniania wody, wyłączyć, bo zalewa. A,
Wczoraj byliśmy chwilę nad wodą na rybach, tak, znaczy na rybach. Ja chciałem wypróbować przynęty, które mi przyszły, wędkarskie, spinningowe, i porzucę, zobaczyć jak pracują. Przy okazji udało się dziką miętę, no, wykopać kilka takich ładnych sadzonek. Włożyłem ją tutaj, niech sobie rośnie. Może się rozprzestrzeni. Zastanawiam się, czy nie powinienem, nie wiem jakim cudem, ale nie powinienem sobie położyć tu jakieś deski, tam wszystkiego wykarczować pod tą olchą i tam nie posadzić jej. Tam miałaby fajne miejsce takie w cieniu, ale i później po południu troszkę słońca by dostawała, by się rozrastała. Zresztą kaczeńce i cała reszta fajnie dookoła się rozrasta. Ja tak lubię właśnie, jak jest to oczko tak zarośnięte dookoła. Nie jest takie wylizane, nie widać tej folii, nie widać tych brzegów, tylko żeby to było faktycznie takie bagno. Bagno z wodą i z rybami. Przy okazji, jak widać, lilie zaczęły wychodzić, kwitnąć jedna obok drugiej. Mamy już raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. 11 kwiatków z jednej lilii, więc jest fajnie. Mało liści. Wolałbym, żeby to była taka sałata, no ale ta woda też nie jest jakoś taka bardzo żyzna. Nie jest taka... te wszystkie patyki, co tu pływają, to Tosia. Ona uwielbia to wrzucać. O, właśnie się zaczęła dolewać woda. Kurczę, pompka bezszczotkowa za 20 parę złotych z AliExpress. No ale jest rewelacja do takiego czegoś. Działa na... jak to się nazywa? Na zasilacz od telefonu. Przerywa czasowy. Pyk, 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 pyk. I ona mi tam dolewa. Ja musiałbym skrócić czas, bo wydaje mi się, że za dużo jej dolewam w tej chwili. Powinno być ustawione na większe przerwy czasowe, przynajmniej bym ustawił. Bo ona teraz chyba co 3 czy 4 minuty dolewa mi 2 litry wody. I to jest za dużo. To powoduje, że właśnie to oczko się momentalnie przelewa. No ale nieważne. To się poprawi. Jabłuszka zawiązało się od groma ich. Papierówka. Wiśnia też. Ta chyba znowu nie ma jednak żadnego jabłka. Kijowo. Za to śliwek od groma wisi. Jest po prostu oblepiona śliwkami. I to zarówno ta, jak i tutaj, gdzie muszę wejść i zrobić porządek dopiero. Pokarczować to. Wczoraj miałem to zrobić, ale stwierdziłem, że już wieczorem nie chce mi się wpychać w te krzaki, więc zrobię to dzisiaj. Widać, że tam też te, jak się nazywa, śliwki się wiszą na tym drzewie. I tutaj z przodu też. No tam akurat stąd słabo widać je, ale jest, tych śliwek jest, więc będzie śliweczek sporo. Jestem zadowolony. Czuję, że tych owoców będziemy mieli w tym roku. Pomidory tutaj wczoraj troszeczkę podwiązywałem, ale już wymagają tego, żeby przyjść i faktycznie się za to zabrać tak naprawdę porządnie. No proszę bardzo, tutaj na Dzień Dziecka pojawił się pierwszy pomidorek. Gdzieś tu widziałem kolejnego. Teraz jak na złość, tak na szybko nie potrafię go zlokalizować. O, ale tu jest już kolejny. Taki malutki. O, wisi. Można powiedzieć, że na koniec maja, początek czerwca pierwsze pomidorki w szklarni już były. Jeśli chodzi o... tego miałem podwiązać wczoraj. Zapomniałem przyjść, zaraz przyniosę sznurek, to porobię. Bo on się już kładzie. I zresztą jego trzech sąsiadów też wymaga szybkiego zaplątania o linkę i podwiązania. W każdym bądź razie w szklarni wszystko rośnie, żyje. Nie wydaje się, żeby wymagało coś w tej chwili jakiejkolwiek interwencji nawozowej. Wszystko jest ładne, zielone. Woda przychodzi tutaj, wprawdzie kranowa, ale jak będzie trzeba, to troszeczkę z oczka wyciągnę kilka konewek i też tutaj podleję, zmoczę tak totalnie tą glebę. Raz na jakiś czas przemoczę ją, aby po prostu... tego moją figę muszę podlać. Ale przemoczę ją tak porządnie, żeby właśnie... nie wiadomo, no pod korzeniem jest wilgoci, jest dużo wilgoci, ale gdzieś tam dalej może być już taka przeschnięta, żeby ona tak nie przesychała, to właśnie z konewki tutaj mogę raz na dwa tygodnie przyjść i to wszystko podlać, żeby te robaczki, to wszystko co tam żyje, miało też tą wilgoć, nie trzymało się tylko w jednym miejscu. No i jeśli chodzi o jeszcze jedną sprawę, kurczę, widać jak padało, że piasek wypłukało, tak ładnie ułożyło, to zastanawiam się, bo chyba... w tym roku chyba będziemy mieli jakąś figę. Znaczy gadam figę.
Chodziło mi o tą pigwę. Kajtek mnie tu poprawia już. Bo z tą na czubku pozawiązywały się kilka sztuk. Ta to odpadnie zaraz. Odpadła już. Ale te się trzymają. To, a, no i tu mamy jeszcze gotową, nową szklarnię. Okej, była szybka przebitka na szklarnię dzieci. Kajtek dostał taką od babci na dzień dziecka. Tam pilnuje, aby mu dynie wyrosły, chociaż nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens w tej chwili. Ogóreczki, mimo że za bardzo ostatnio nie podlewałem, zaraz im tu konewkę wpakuję, to zdecydowanie najlepiej rosną w tej skrzyni. Nigdzie, ale tutaj fajnie, bo one tak, mają dużo słońca. Słońca odbitego od budynku. Mają ciepło, są za wiatrem i one chcą tutaj naprawdę rosnąć. No i ziemia po dołożeniu tego obornika, tego wszystkiego, tam kompostu z wierzchu jest naprawdę bogata, więc mają co żreć i tylko dostarczać im wody i to wszystko będzie szło. A były posadzone praktycznie w tym samym czasie, co te, które tu rosną, można powiedzieć, kawałek niżej. No ale już nie są w tak dobrych warunkach i no i te są dużo mniejsze niż tamte. To by było na tyle, jeśli chodzi o relacje z ogródka z dzisiaj. Ja się biorę tutaj za ogarnięcie. Aha, przepiórki, mimo że to już jest ponad 2 miesiące, dalej się nie niosą. Zmieniłem im paszę, wszystko. Nic. Zero. To są, jak coś jest nie tak. Coś nie kumam zupełnie tego. Coś im nie pasuje. Jedzą, robią pod siebie. Cały czas trzeba sprzątać klatkę. A po prostu nie ma żadnych jajek. Nic a nic. No i ta moja brzoskwinia już się powoli obsypuje z tych chorych liści, mam nadzieję. No brzoskwiń to chyba w tym roku nie będzie na niej żadnej przez to. Ja muszę ją mocno poobcinać, przyciąć ją fest i na przyszły rok się nią zająć, bo w tym roku dałem ciała. W zeszłym roku też dałem ciała, tylko że w zeszłym roku ten grat wszystko i tak zdemolował, więc nie było mi tak szkoda, a w tym roku po prostu to moja wina i no i co tu dużo mówić. Przeze mnie tak się z nią stało. Dobra. Żegnam się, cześć na razie, bo ten filmik tak się robi długi, a w sumie pokazałem wszystko, co chciałem. Do następnego, miłego weekendu.